uczestników dużych i małych, dobrych, zielonogórskich. Mikołaj, proszę bardzo. Możesz się tylko przedstawić? Dzień dobry, Edyta Kotoniczyga ze Stowarzyszenia Twórczych Aktywnych Rodziców Star na Rzecz, którego w tym roku zbieramy pieniądze podczas tego charytatywnego biegu, w zasadzie dla dzieci i na ferie, po to, żeby one mogły je fajnie, kolorowo i radośnie spędzić. Chciałam przedstawić Państwu wzór mniej więcej numeru startowego, jak on będzie wyglądał. W tym roku troszeczkę inaczej. Każdy zawodnik w pakiecie startowym może liczyć od nas na ciasto i zupę, która jest talonowana. Na samym dole gro naszych sponsorów, przyjaciół, których na dzisiaj nie jesteśmy w stanie wymienić, bo tak jak Radek wspomniał przed chwileczką, jest ich po prostu cała masa. Natomiast wszystkie informacje o nich udostępnione są na fanpage'u Charytatywny Bieg Dobrych Mikołajów i zachęcam do śledzenia. Natomiast co podczas biegu, co już mamy tak naprawdę potwierdzone? To będziemy zapraszać naszych biegaczy dużych, małych i wszystkie osoby, które odwiedzą osiedle pomorskie do animacji plastycznych z Fundacją Innowacyjny Klub Rodzica. Będzie ubieranie choinki tymi wszystkimi wytworami, które dzieci tam zrobią. Warsztaty i konkursy prowadzone również na terenie zespołu edukacyjnego numer 3, gdzie włączyło się całe grono pedagogiczne, cała rzesza nauczycieli i ludzi dobrej woli, gdzie będą się zajmować dziećmi, bo pogoda może być różna. Będzie loteria, spotkanie z Mikołajem. Zachęcamy również Państwa, tak jak w latach poprzednich, do tego, aby przynosić prezenty. Mikołaj będzie miał swoje wydzielone miejsce, będzie można sobie zrobić zdjęcie i również wręczyć za pomocą Mikołaja prezent. Wiemy, że już jest po Mikołajkach, ale co tam, dzieci lubią prezenty, więc zapraszam Państwa również do tego. Również możemy liczyć na wsparcie medyka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które będzie masowało naszych biegaczy i zachęcało do aktywności. Dodatkowo będzie również kiermasz książek, jak w zeszłym roku, i kuźnia prezentów. To jest taki kiermasz, warsztat bożonarodzeniowy z ozdobami, bombkami, z wszystkim, co ze świętami związane. A cały dochód z tych wszystkich stoisk, również z ciastem, będzie przeznaczony na potrzeby naszego stowarzyszenia i naszych dzieci.